z kwestii swojej sumy teologii, jedna z kwestii sumy teologii mi brzmiała, czy Bóg istnieje? I on odpowiada na to pytanie. Dzisiaj zostały zaproszone następujące osoby i będę czytał w takiej kolejności, w jakiej tutaj ode mnie siedzą. Pani Anna Saj z Kościoła Rzymskokatolickiego. Pani Jolanta Szafrańska, Kościół Ewangelicka Augsburski. Pani Anna Czerwacka, Kościół Prawosławny. I pastor Dan Hacker, Kościół Chrześcijan Baptystów. Ja powiem kilka słów o osobach, które tutaj siedzą. Pani Anna Saj, doktor nauk teologicznych w zakresie teologii ekumenicznej, od 30 lat zaangażowana w działalność ewangelizacyjną w Kościele Katolickim. Członek Instytutu Ewangelizacji Świata, a w jej ramach projektu ewangelizacyjnego Armia Dzieci. W 1997 roku sprowadziła do Polski Magnifikat, jest to nazwa, posługi katolickiej kobiet. Pani Jolanta Szafrańska, historyk sztuki, przewodnicząca Rady Parafii Kościoła Ewangelicko-Augustowskiego Trójcy Świętej w Lublinie, delegatka Synodu Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augustowskiego w Polsce. Pani Anna Czerwacka przynależy do kaplicy świętego Grzegorza Peradze w Warszawie. Jest dyrygentką parafialną polskojęzycznego chóru w tejże kaplicy. Dawniej współpracowniczka portalu cerkiew.pl. I pastor Randy Hacker, pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów w Lublinie, urodził się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wisconsin. Od 20 lat przebywa w Polsce. Współprzewodniczący International Christian Fellowship w Lublinie, czyli Międzynarodowego Stowarzyszenia Chrześcijańskiego w Lublinie, przez długi czas trener drużyny futbolu amerykańskiego Tytanii Lublin. Wszystkich serdecznie witam, mówi do Państwa ksiądz Sławomir Pawłowski, pracownik, wykładowca w Instytucie Ekumenicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wszystkim prelegentom wysłałem pytanie. Pytanie było następujące. Kim jest duchowny według przekonania Twojego Kościoła? Czego od duchownego wymagają czasy współczesne? Po trzecie, jaka powinna być relacja między świeckimi a duchownymi? Tutaj tylko zaznaczę, że specjalnie zaprosiliśmy trzy panie do naszego panelu, żeby to były osoby świeckie, żeby to były panie, bo dwóch mężczyzn i duchownych tutaj też się znajduje, pastor i ja, a przed chwilą na nabożeństwu przewodniczyli sami duchowni. A zatem trzecie pytanie, jaka powinna być relacja między świeckim a duchownym? Czwarte. Czego mogą dzisiaj nauczyć się duchowni od świeckich, a czego świeccy od duchownych? Piąte pytanie. Czego w tej sprawie możesz nauczyć się od członków innego kościoła? Kościoły baptystów i w tym też może jesteśmy podobni do wielu innych kościołów, tak zwanego wolnego kościoła, czyli zielonoświątkowy, czy wolny chrześcijan i wiele, wiele innych takich wyznań. Pastor zwykle jako duchowny to wchodzi w grę pastor. I traktujemy pastora jako podsumowanie tych pojęć z Nowego Testamentu, a pastor, który i tak pojawi się tylko raz, ale też starszy
troszeczkę zależności od kultury, ale prawie zawsze jest mężczyzną. Jest kilka krajów, kilka kultur, gdzie pastorem może być kobieta. Do tego jeszcze doliczamy często misjonarz też. I już tutaj misjonarz nie musi być tylko mężczyzną. To wiele kobiet też są. Wiele kobiet są misjonarkami, jak to źle gramatycznie po polsku, ale rozumiecie mnie. W tym patrzymy oczywiście, no jesteśmy właśnie protestantami z tego drugiego ruchu, więc dla nas Pismo Święte jest najwyższym autorytetem i jeżeli chcemy zobaczyć, jak ma wyglądać pastor, czy czym ma się zajmować, patrzymy do Nowego Testamentu i patrzymy na tę listę kwalifikacji z pierwszego listu do Tymoteusza i z listu do Tytusa. Troszeczkę czytałem to w trakcie kazania, ale właśnie, że powinien być człowiek nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, zdolny do nauczania. Nie powinien być skłonny do pijaństwa ani do awantu, opanowany, niechłodliwy, nieczciwy pieniędzy. Powinien umiejętnie zarządzać własnym domem oraz wychowywać swe dzieci, karności i uczciwości. Nie może być nowo nauczczony. Do Tytusa też podobne to jest. Powinien być bez zarzutu mąż jednej żony, mający dzieci bieżące. Nie oskarżane o rozwiązłość i nieposłuszeństwo. Trzeba bowiem, aby biskup, który zarządza w imieniu Boga, był bez zarzutu. Nie może on być pyszny, gwałtowny, skłonny do pijaństwa i awantur, chciwy, brudnego zysku. Niech będzie gościnny, kochający dobro, roztropny, sprawiedliwy, święty, opanowany i tak dalej. Już z tych kwalifikacji widzimy, jak często ten biskup czy pastor ma być po prostu przykładem. Przykładem i w wierze, ale też w codziennym życiu. I to jest wielka część naszej służby jako pastor, że po prostu jesteśmy przykładem dla ludzi z naszej trzody, jakby. Oczywiście żaden człowiek nie jest w stanie sam to robić. To jest możliwe wyłącznie przez moc Ducha Świętego i jak najbardziej łaska Boga działa często w tym, bo każdy pastor, czy to mężczyzna, czy kobieta, jest człowiekiem i czasami upada. Ale jest ważne w tym, aby być tym przykładem, prowadzić pobożne życie. Też jako druga część, aby nauczać i to nauczać wiary, łaskę, wiernie nauczać zgodnie ze Słowem Bożym. Ma zachęcać ludzi, modlić się o ludzi i dodałem na końcu, ma być dobrym przyjacielem. W sensie, że oczywiście nie da się, szczególnie w większym z parafii, zborze, nie da się mieć bardzo bliskie relacje ze wszystkimi, a ma się starać o to, aby zachęcać ludzi, aby być tym przyjacielem, który może być obecny w tych najważniejszych momentach życia ludzi, szczególnie jeśli to są momenty cierpienia. Więc to tak wygląda sytuacja pastora. Oczywiście w tym prawdopodobnie zauważyliście, że nie mówię nic na temat pośrednictwa czy kapłaństwa. Dla nas jest to powszechne kapłaństwo. Jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, a to Jezus Chrystus. Nie jestem ani kapłanem, ani pośrednikiem. Bardziej jestem przyjacielem, trenerem w pewnym sensie nie tylko dla swoich zawodników, ale też dla ludzi z mojego kościoła. Więc tak to wygląda u nas. W kościele prawosławnym duchowni są powołani, ich pierwszym najważniejszym zadaniem jest sprawowanie sakramentu.
Więc wierni, bez wypowiedzi, nie mogą sobie zakrawnie to sprawować, więc odpowiedź na pytanie, czy duchowni są nam potrzebni, jest jakby oczywista. W tym sensie, że gdy ci ludzie, że duchowni są niepotrzebni, to moglibyśmy zamknąć kościoły. Tak jest moim zdaniem. W dużym uproszczeniu oczywiście. Najważniejszym zadaniem duchownego w Kościele Prawosławnym jest sprawowanie sakramentów, w tym sakramentu Eucharystii, który jest koroną wszystkich sakramentów i taką też drogą, która ma prowadzić ludzi przez meandrę życia ku zbawieniu, ku dobrej przyszłości, blisko Pana Boga. I to jest takie główne zadanie duchownego. To, co jest istotne, to to, że to, co powiedziałam, że wierni bez duchownego tych sakramentów nie sprawują, więc jakby ta taka duchowa rola jest tutaj najważniejsza. To, co mi się wydaje, to, że dzisiejsze czasy nakładają na duchownych dużo, bardzo dużo różnych innych wymagań. Nie wiem, czy kiedyś było inaczej, wydaje mi się, że tak. Czyli ja bym powiedziała, że jeśli mówimy o tym sprawowaniu sakramentów, to taką główną rolą, ale też podstawą jest to, żeby duchowny był osobą wierzącą. Może to się wydaje oczywiste, ale wydaje mi się, że nie jest. I żeby ta postawa duchowa takiej osoby była na odpowiednim poziomie. Te wszystkie inne dodatki, których dzisiejszy czas oczekują, są jakby nadbudowane na tej bazie. Tak? Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach oczekujemy od duchownych, żeby oprócz tego, żeby byli ludźmi wierzącymi w moim kościele sprawowali sakramenty, no to chcielibyśmy też, żeby byli psychologami i lekarzami, żeby chodzili do teatru, czytali książki, nie tylko duchowe, żeby widzieli, ile kosztuje groszek do prania, tak? Jak się nastawia zmywarkę, bo to jakoś daje im pogląd, jak wygląda życie normalnego człowieka, tak? Wtedy nie krążą tylko tam gdzieś w obłokach duchowości, ale też wiedzą, znaczy są bardziej w stanie wiedzieć, jak te wymagania duchowe przełożyć na codzienne życie. Także myślę, że o tych dodatkowych wymaganiach pewnie jeszcze będziemy mówić i to też z jednej strony jest ciekawe, z drugiej strony dla duchownych rozumiem, że też może być problemem, bo wtedy to jest tak, że my wierni budujemy na nich takie nasze oczekiwania, które są w sumie niemożliwe do spełnienia, nie tylko to, o czym pastor mówi, to takie wymagania duchowe, czy wymagania co do tego, jakim się jest człowiekiem, ale też nie wiem, jaką się ma wiedzę czy doświadczenie, tak? Że chcemy, żeby duchowny był jednocześnie siedmioma innymi osobami, to z każdego właściwie punktu widzenia jest możliwe do spełnienia. No ale podsumowując to, co chyba chciałabym powiedzieć, to to, że chyba taką podstawą musi być ta duchowość takiego kapłana i to też wydaje mi się, że może o tym nie mówimy, ale że czasem duchowni po latach sprawowania tych nabożeń, sakramentów i całej tej swojej posługi trochę może są nawet sami nieświadomie upadają w tej wierze, tak? Znaczy, tak jak każdy z nas w swojej pracy wpada w pewną rutynę. I wtedy może właśnie bardziej staje się psychologiem, przyjacielem i tak dalej, a jakby ta baza trochę nam się zapada i to bym jakby określiła jako taki główny mimo wszystko problem duchowny w dzisiejszych czasach. Ja chciałabym serdecznie podziękować za możliwość przedstawienia osób duchownych naszego kościoła, czyli kościoła luterańskiego. Może najpierw powiem, czym duchowny nie jest. Duchowny nie jest pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Nie jest, bo według zasad naszego wyznania być nie może, ponieważ jedynym pośrednikiem na tej drodze jest Jezus Chrystus. Czyli droga ta dla duchownego jest zamknięta. Ale czym jest duchowny w takim razie? Duchowny jest sługą. Jest ministrem Verbi Divini, czyli sługą Słowa Bożego. Żeby zostać tym sługą Słowa Bożego, nie jest to prosta sprawa. Trzeba mieć określoną wiedzę teologiczną, odbyć studia pięcioletnie na Wydziale Teologii Ewangelickiej. Trzeba być przez konsystorz Kościoła wytypowanym do ordynacji, ponieważ duchowny nasz nie ma święceń, to znaczy
nazywa się to u nas ordynacją. I nie jest to sakramentem, niemniej powołanie duchownego na osobę służącą Bogu, służącą społeczeństwu, jest dosłowne. Raz powołany duchowny jest powołaną osobą do końca swojej egzystencji. I tak powiedziała, nie jest to sakramentem, ale jest to niezmiernie ważny akt. Trzeba być, tak jak powiedziałam, wyedukowanym przez konsystorz, mieć ukończone studia teologiczne, być w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej i zdać egzamin. Egzamin, który upoważnia do głoszenia kazań. Także jest to taki proces dosyć skomplikowany. Ale jest to pierwszy taki etap na drodze, mówiąc kolokwialnie, kariery osoby duchownej. Ponieważ osoba po zdanym egzaminie najczęściej służy w kościele jako wikariusz. I dopiero po 5 latach takiej służby kościelnej, po zdaniu kolejnego egzaminu, może się ubiegać o funkcję proboszcza. I tutaj jest dosyć duża różnica, jeżeli chodzi o porównanie powołania proboszcza w kościele katolickim, a w kościele luterańskim. Proboszcz przystępuje do konkursu, znaczy kandydat na proboszcza przystępuje do konkursu po 5 latach i po zdaniu egzaminu. Konkurs jest ogłaszany przez parafię. W ramach tego konkursu kandydat musi odprawić nabożeństwo, powiedzieć kazanie. I zbór wówczas wybiera z kandydatów, czasami jest jeden kandydat, czasami jest kilku, wybiera osobę, która najlepiej mu odpowiada. Po takim wyborze zbór podpisuje z duchownym wokację, czyli jest to forma umowy mówiąca o obowiązkach i o prawach tej osoby. Duchowny jest jednym ze członków zboru. Nie jest to osoba, która jest w jakiś sposób wywyższona. No, można powiedzieć, że jego wiedza, jego stanowisko w pewnym sensie jest funkcją takiego przewodnika duchowego. Natomiast jest jednym z członków zboru. Chociaż to o tym świadczy to, że ma jeden głos, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji w Radzie Parafialnej. Ja paradoksalnie od innej strony chciałabym wypowiedzieć się na ten temat, który jest bardzo intrygujący. Otóż istnieje takie pojęcie teologiczne w Kościele katolickim, kapłaństwo powszechne i kapłaństwo urzędowe. Ja reprezentuję tutaj kapłaństwo powszechne. Zostałam ochrzczona, wybierzmowana, udzielonym sakramentu małżeństwa w Kościele katolickim i od dziecka słyszałam o tym, że zostałam zaproszona do tego, żeby żeby współuczestniczyć w misji Kościoła jako ciała Chrystusa. Chciałam zwrócić naszą uwagę na to, że dla Kościoła katolickiego te ostatnie 50 lat są bardzo, bardzo ważne, znamienne i chyba odważnie mogę powiedzieć, że są wpisane w taki rytm uczenia się współpracy między kapłaństwem powszechnym, a kapłaństwem urzędowym. Sama jestem tego świadkiem i doświadczam tego, że Kościół nieustannie zachęca świeckich do tego, żeby uczestniczyć w misji Kościoła i jednocześnie w wielu
kapłanów, którzy pełnią swoją urzędową funkcję w Kościele, spotyka się z wyzwaniem, dlatego że pojawiła się całkiem nowa jakość współpracy pomiędzy świeckimi a duchownymi w Kościele katolickim. I ta nowa jakość jest dla wielu wyzwaniem, ale też stawia nas wszystkich w nowej perspektywie relacji między sobą. Dlatego że jest bardzo duże poruszenie wśród świeckich w Kościele katolickim. Po Soborze Watykańskim II powstało mnóstwo różnych stowarzyszeń, grup, różnych instytutów, różnych zostały powołane do życia wspólnoty życia, wspólnoty, w których przeważą są świeccy, ale też wspólnoty, w których uczestnikami są duchowni, a liderami są świeccy. I jest tak dużo różnych interakcji pomiędzy duchownymi a świeckimi w Kościele, że stoimy przed takim poszukiwaniem i pragnieniem tego, żeby nasze relacje świecki-duchowny nabierały głębszej jakości. I często jest to związane z tym, że przeżywamy różne spory, doświadczamy różnych nieporozumień, ale ostatecznie widzę bardzo duży taki wpływ na Ducha Świętego na to, że relacje między świeckimi a duchownymi w Kościele katolickim bardzo fajnie się rozwija i rzeczywiście jest to pole do tego, żeby Duch Święty objawiał się, tak jak Sobór pisze wielokrotnie, nowe tchnienie Ducha przychodzi do nas i ono się objawia w tym, że wszyscy stajemy przed nowymi planami, nowymi zadaniami. I myślę, że to jest moja perspektywa doświadczania tego tematu duchowieństwa w Kościele katolickim, jest właśnie perspektywą osoby świeckiej, która współpracuje z duchowieństwem w Kościele. Chciałem zauważyć, że przez mówienie o tym, kim nie jest duchowny, na przykład u Lutera, mogliśmy się przez zaprzeczenie dowiedzieć, kim jest w innych kościołach, na przykład rzymskokatolickim. I bardzo dziękuję, że tutaj wypowiedzi się nie powtarzały, były komplementarne. I choć uczestników tutaj siedzących mamy z czterech różnych kościołów, a pod rzymskokatolicki jeszcze bym złączył z teologią polsko-katolicką siostrzaną, to choć uczestników mamy tutaj z czterech kościołów, to zauważyli Państwo, że mamy reprezentantów jakby dwóch tradycji, dwóch pewnych nurtów. Jeden nurt spostrzega duchownych wyświęcanych przez osobny sakrament, sakrament święceń. Drugi nurt, czyli to jest Kościół prawosławny i katolicki, a drugi nurt, tutaj obecny ruch, nurt protestancki, który uważa istnienie tylko jednego kapłaństwa powszechnego, aczkolwiek widzi funkcję i rolę duchownych w Kościele, co prawda nie przez osobny sakrament, ale przez sprawowaną funkcję. I też przeszliśmy trochę z mówienia o tym, kim duchowny jest, do zagadnienia współpracy między świeckimi a duchownymi. Teraz bardzo proszę o drugą turę, którą rozpoczniemy od tej strony, w kierunku odwrotnym. I moje pytanie zasadnicze będzie takie, dam chwilę do namysłu. Czego w tych sprawach mogę się nauczyć od innych kościołów? Bardzo trudne pytanie, bo trzeba życzliwie spojrzeć na inną tradycję. Jeżeli będzie trudno na to pytanie odpowiedzieć i nie zmuszamy do tego, to zawsze można jeszcze będzie rozwinąć temat współpracy między świeckimi a duchownymi lub to, co słuchając tych wypowiedzi i zdań, żeśmy tutaj między sobą ponieważ więcej chyba innych doświadczeń i relacji mam z kościołem tego nurtu protestanckiego, więc tak moje doświadczenie jest, idzie w tę stronę. I ja jestem w ogóle wrażliwa bardzo na relacje, bo ja
Ja wiem, że Kościół opiera się na relacjach, bo jesteśmy jedną rodziną dzieci Bożych. I to, czego uczę się od Waszych wspólnot, to są relacje między duchownymi i świeckimi. I zawsze mnie tak pozytywnie nastraja bliskość tych relacji i taka postawa sługi ze strony duchownych Waszych. U nas czasami jest, można zauważyć inną postawę, ale na pewno tego możemy się od Was uczyć. Większej bliskości, większej zażyłości, mniej widzę w Waszych relacjach, mniej takich barier. Jesteście po prostu dla mnie takim świadectwem tego, że Chrystus jest bardzo blisko swojego ludu. I to jest coś, co ja bardzo sobie cenię w swoim kościele i też my też to mamy, tak? Tylko to jest taka cecha wasza, którą ja bardzo, bardzo cenię i lubię patrzeć na relacje duchownych, nazywając to tak najbardziej ogólnie protestanckich ze swoimi świeckimi. Także to jest ta cecha, która dla mnie jest bardzo bliska. Słusznie ksiądz profesor Pawłowski zauważył, że jest to bardzo trudne pytanie. I powiem, że kiedy rozmyślałam nad tym pytaniem, nie otrzymałam sama od siebie jednoznacznej odpowiedzi. Podobnie jak moja szanowna przedmówczyni, też jesteśmy otwarci na jak najszerszą współpracę duchu ekumeny. Angażujemy się w to, bardzo doceniamy te gesty bratnich kościołów, jeżeli chodzi o budowanie tych relacji, tej współpracy. Także to jest dla nas bardzo ważne. Nie chcielibyśmy być jakąś enklawą zamkniętą na tym polu, tylko staramy się uczestniczyć i patrzeć też, jak budują się pewne relacje w kościołach radnych. Natomiast odpowiedź moje na to pytanie budzi pewne wątpliwości i pewne trudności. Każdy kościół ma zbudowaną pewną strukturę, nie chodzi mi, broń Boże, o strukturę formalną, tylko o strukturę myślenia, o strukturę pojmowania pewnych rzeczy. Ale myślę, że w naszym kościele ta sprawa jest dosyć silnie postawiona i sięgająca dosyć głęboko. I może jesteśmy trochę tradycyjni w tym, ale cieszymy się z budowania właśnie tej jedności, różnorodności, jedności. A że każdy kościół właśnie stanowi jakąś odrębne społeczeństwo, coś odrębnego w tym wielkim chrześcijańskim świecie. Ale na pewno nie odpowiedziałam do końca na to pytanie, ale po prostu chyba nie potrafię do końca odpowiedzieć. To, czego ja zazdroszczę wielu duchownym z innych nurtów chrześcijaństwa, to jest przede wszystkim otwartość. I to otwartość w takim szerokim tego słowa znaczeniu. Mam wrażenie, że duchowni w moim kościele, nie tylko duchowni, ale mówimy o duchownych, są dosyć zamknięci. I tutaj pewnie długo można by dyskutować o powodach, i może te przyczyny byśmy uznali za słuszne w cudzysłowie. Natomiast to zamknięcie powoduje, że nazwałbym to pewnego rodzaju sztywnością, która występuje w takich relacjach, które duchowni mają. Teraz tych relacji możemy wymienić wiele. To będą relacje duchownych do wiernych czy duchownych innych kościołów. To będą relacje duchownych do kobiet czy do innych grup. To będzie też brak otwartości na
szeroko rozumianą nowoczesność, trzeba doprecyzować, co mamy na myśli, mówiąc nowoczesność. Ja mam wrażenie, że u nas to jest mocno podyktowane takim strachem, żeby nie stracić swojej tożsamości, i przy czym ta tożsamość jest definiowana bardzo szeroko. I tutaj myślę, że wielu też wiernych, ale głównie też mają taki strach, żeby nie uronić nawet skrawka z tego, co przez lata nieśliśmy i nasi przodkowie jako taką tradycję. Często bardzo zapominając, że ta tradycja wcale nie jest stara, że to jest tradycja sprzed jednego pokolenia, że tradycja często jest pożyczona skądś, że to w ogóle nie jest nasza tradycja, my teraz jesteśmy w stanie umierać za pewne sprawy. Dlatego dla mnie uczestnictwo nawet w nabożeństwach innych kościołów jest bardzo takie otwierające, bo jest takie odświeżające, tak? Uczestnictwo w dzisiejszym nabożeństwie. To, że mam teraz zakładam, że to nabożeństwo zostało napisane od nowa, nie wiem, czy mam rację. W moim kościele taka sytuacja raczej się nie zdarza, to znaczy nas ten strach przed tym, żeby chociaż czegoś nie zepsuć, jest takie, że właściwie mamy ten zestaw dosyć duży oczywiście różnych nabożeń, z którymi się posługujemy, ale nie mamy raczej czegoś takiego, że usiądziemy sobie i wymyślimy jakieś nabożeństwo na jakąś okazję, tak? Oczywiście nie mówię, że to jest źle czy dobrze, ale widzę pewien plus w tym, jakąś taką świeżość, kreatywność i pewnego rodzaju dostosowanie tej tradycji, którą niesiemy od wieków do czasów, w których żyjemy, i to dostosowanie do nas ludzi, tych czasów współczesnych, bo one się zmieniają, tak? Podsumowując, być może przy długi wywód, to czego chciałabym, żebyśmy się wszyscy nauczyli od innych kościołów, to właśnie taka otwartość na różne aspekty naszego życia. Myślę, że to przyniosłoby nam dużo takiej świeżości i czegoś takiego, co byłoby bardziej trafiające do serc naszych wiernych niż te metody, które stosujemy dotychczas. Czasami zazdroszczę ten dystans. A to, że możecie się skupić na mszy, a nie na ludziach. Oczywiście to stereotypy, rozumiem, ale i pół żartem mówię, ale bo szczerze czasami mam dość ludzi. A chciałbym to robić, sprawować mszy i nie zajmować się ludźmi. Ale oczywiście Bóg powołał nas i wiem oczywiście też w Kościele prawosławnym i rzymskokatolickim też zajmujecie się trzodą jak najbardziej. Ale ten obraz zostaje. Czasami myślę, że fajnie też by było mieć tą jakby zamkniętą funkcję, tą tradycję, gdzie nic się nie zmieni, gdzie u nas wszystko się zmieni co roku. Ale jeszcze nie jestem gotowy rezygnować z byciem mężem, więc to nie przejmę. Ale w dzisiejszym świecie, szczególnie na Zachodzie, i tu mówię jeszcze jako student, widzę, że te ściany między naszymi kościołami znikają. Szczególnie w świecie akademickim, teologicznym. I widać teraz, że my wszyscy, jeżeli chcemy więcej, lepiej rozumieć pojęcie Trójcy Świętej, to idziemy do prawosławnych autorów, aby czytać o tym. Jeżeli chcemy lepiej rozumieć wiele innych rzeczy, czytamy katolickich autorów i nikt nie ma problemu z tym. I tak samo protestanckich, więc to dzieje się w wielu dziedzinach teologii, może jeszcze nie w eklesiologii, ale to będzie za chwilę. I to też nasze rozumienie, kim jest duchowny, czym jest, myślę, że też coraz bardziej będzie zbliżone, bo będziemy czytać siebie nawzajem i pożyczyć od siebie nawzajem różne pojęcia. W tym, co jeszcze możemy... Z powodu tego, że to są te dwa różne
nurty tutaj i z jednej strony pastor w myśli protestancji funkcjonuje bardziej jako zachętą, jako pasterz, a w myśli prawosławnego i katolickiego kościoła bardziej jako kapłan. Można tak powiedzieć? Nie tylko, ale też. Okej. Ale mam na myśli to, że jest pewien też szacunek i autorytet dany temu kapłanowi. I czasami to też by się przydało w naszym kościele. Nie to, że chcę, aby ludzie klękali przede mną na kolanach, ale jednak traktowali mnie czasami jako, mając po kilkanaście lat studiów teologicznych i wiedzy i doświadczenie, jako kogoś więcej niż tylko świecki, który zajmuje się funkcją. I to, no, nie wiem, czy da się to zmienić w naszych kościołach, bo to, tak jak słyszeliśmy, to jest nasza tradycja, walczymy o to, ale czasami chciałbym to mieć też. Moi drodzy, teraz kolej na Was. Jeżeli jest jakieś pytanie, bardzo proszę je zadać, można do mikrofonu, żeby było głośniej. Ja chciałabym zadać pytanie z takiej mojej perspektywy. Jak u Was wygląda aktywność świeckich w Kościele? Drugą stronę chciałabym zobaczyć. Duchowni, a co ze świeckimi? Jaka jest ich relacja z duchownymi Waszymi, moich braci Kościoła chrześcijańskiego? Więc jeżeli chodzi o aktywność, to co Pani powiedziała, że w tym u nas też bardzo duży nacisk jest położony na powszechne kapłaństwo. I to powszechne kapłaństwo ma uzasadnienie w tym, że każdy z wiernych ma bez pośrednią relację poprzez Chrystusa, a z Bogiem. Także to również jest jakimś wykładnikiem tej aktywności. Zdarza się, że czasami czy pastor poprosi, czy są pewne sytuacje takie, że świeccy mają kazanie w zborze. Również dosyć spora aktywność jest młodzieży naszej i to jest bardzo nas to cieszy. No i nas młodych członkiń zboru zajęła niedawno pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o znajomość Biblii w skali kraju, także to jest bardzo, bardzo zadowalające. Jest godzina biblijna, na której spotykają się osoby, które chcą porozmawiać na temat Biblii. Godzina prowadzona jest przez naszego proboszcza, niemniej każdy z członków ma prawo swoje zdanie powiedzieć. Czasami te zdania są bardzo różne, bardzo ciekawe czasami. Także myślę, że to jest bardzo też wartościowa ta aktywność, ponieważ po pierwsze rozwija znajomość pisma, a po drugie rozwija również możliwość aktywnego czytania, wyciągania wniosków. Czasami te wnioski są w jakiś sposób przedyskutowane, bo dyskusji bywa tak, że ktoś zmienia swoje zdanie, a bywa też, że zostaje na swoim stanowisku. No, jest ruch parafialny, który również dosyć intensywnie działa. Także również mamy spotkania z seniorami, także tych aktywności jest sporo, chociaż no cóż, nasza parafia jest niewielka. W naszej parafii czynnych członków, ja myślę, że jest ponad 100 osób. Jest sporo osób starszych,
Są też takie osoby, które nie są w stanie już uczestniczyć w tych aktywnościach. Także myślę, że jeżeli weźmiemy pod uwagę liczebność naszego zboru, to ta aktywność wcale nie wyglądają najgorsze. Dziękuję. Zacznę od części bardziej teoretycznej. Kościół prawosławny może wbrew pozorom jest dosyć demokratyczny, bo każda parafia, zarządzana na parafialna, taki jest też statut Kościoła prawosławnego w Polsce, ale parafialna złożona z osób świeckich i duchownych, którzy wysłuchują w danej parafii o równych głosach. I tutaj to na Radzie Parafialnej spoczywa odpowiedzialność za działalność również duszpasterską, społeczną, charytatywną i tak dalej. Zasady kościoła lokalnego powinny też zarządzać sobą lokalnym, złożony z duchownych i świeckich. W praktyce niestety jest dużo gorzej. Moim zdaniem to ma trochę kulturowe uwarunkowania. Ja może mam na swojej parafii, bo moja parafia jest trochę nietypowa i to właśnie ta aktywność jednak jest trochę inna niż w statystycznej parafii prawosławnej w Polsce. Moja parafia została w ogóle założona przez świeckich. W tym sensie, że tutaj zadania wprowadzenia w kościele prawosławnym w Polsce w większości parafii nabożeństwa odbywają się w języku cerkiewno-słowiańskim. Natomiast w mojej parafii nabożeństwa odbywają się w języku polskim. W 100%. Więc chyba jesteśmy jedyną parafią, która ma taki komplet cały rok liturgiczny nabożeństw w języku polskim. Wiem, że dla Was, innych kościołów, to jest oczywiste, u nas to nie jest oczywiste, wręcz przeciwnie. I moja parafia właśnie została założona w ten sposób, że kiedy wiele osób przyjeżdżało do Warszawy na studia i się spotykaliśmy i dyskutowaliśmy o różnych kwestiach teologiczno-praktycznych, duszpasterskich, no to właśnie pojawiała się kwestia języka i jakby przez lata to urosło do na tyle dużej potrzeby, że pomyśleliśmy, że może można było nabożeństwo najpierw sprawować i z pewnym przestrachem w tym szacunku, jaki się ma do duchownych w Kościele prawosławnym, udaliśmy się do naszego biskupa, który jest jednocześnie zwierzchnikiem całego kościoła lokalnego, czyli kościoła w Polsce, z taką prośbą właśnie o zgodę na sprawowanie tych nabożeństw. No i nasz biskup wyraził taką zgodę, przy czym obarczył się nas odpowiedzialność, żebyśmy sobie znaleźli księdza, który będzie te nabożeństwa sprawował i żebyśmy sobie zorganizowali chór i żebyśmy sobie znaleźli miejsce, więc to było właśnie to uczestnictwo wiernych w życiu, znaczy weźcie się zorganizujcie. No i jakoś tak się udało się zorganizować i właśnie przy tej całej organizacji, to znaczy ja zostałam dyrygentką, mimo że nie miałam żadnych predyspozycji, predyspozycji bardziej wykształcenia czy jakichś formalnych pozwoleń, powiedzmy tak na to. No i ta parafia się tak organizowała właśnie z takiego bardzo z poziomu wiery, tak? Znaczy najpierw przyjmowała się nabożeństwa raz w tygodniu, bo tam jakieś dodatkowe doszły. Finalnie nasza parafia powstała w 2005 roku i od tamtej pory teraz już doszliśmy do tego, że mamy pełen roczny cykl nabożeństw ze wszystkimi świętami ważniejszymi, mamy śluby, pogrzeby finalne, także mamy chrzty. Także no i myślę, że to jest tak. No jest to jakaś być może wyjątkowa rzecz, ale rzeczywiście to było takie wydarzenie, gdzie to właściwie wierni, żebyśmy potrzebowali, wierni poszli, wierni się zorganizowali, wierni dostali jakby pozwolenie i pomoc od duchownych, ale jakby ta osoba była tak od strony wierni. To bardziej jako przykład niż jako opowieść o tym, w całości życia świeckich, kościele prawosławnym w Polsce. No oczywiście moja odpowiedź jest podobna do siostry z kościoła ewangelicko-baptyjskiego. Nie mam wielkiej różnicy między duchownym a świeckim po prostu. I świecy tak zwane mogą robić wszystko. Prowadzą nabożeństwa, kazania, mówią, prowadzą śpiew, grupy biblijne, grupy domowe i tak dalej, i tak dalej. Małym, nie wiem czy zaskoczenie, ale też w tych kościołach wolnych też świecki może prowadzić wieczerzę pańską z chlebem i z winem i może ochrzcić kogoś, to też nie jest ograniczone. Zwykle dla
pastor to robi, ale nie musi. Może pochować kogoś. Chyba jedyna rzecz, której świecki nie może robić, to jest dać ślub. Ale to jest chyba bardziej sprawa prawna, formalna niż kościelna. Więc nie ma wielkiej różnicy i uważam też, że moja rola w wielkiej mierze polega na tym, aby przygotować i zachęcać wszystkich do służby dla Królestwa Bożego. Niekoniecznie w kościele, też poza kościołem, ale aby oni mogli służyć, nawet bardziej niż ja w pewnym sensie. Więc to tak wygląda dla nas, ale też chcę usłyszeć, jak to jest w kościele rzymskokatolickim. Tak. Tak. To bardzo dziękujemy za te głosy, które były też jakimś do powiedzenia. Może wszyscy wiedzą, ale nie wiem. To jest ta nowość Kościoła katolickiego. Ja mam wrażenie, że u nas to jest taki wyścig między duchownymi a świeckimi, kto zrobi więcej. Kto będzie więc bardziej zaangażowany, kto więcej będzie głosić słowa. Także u nas to jest nowe rzeczywiście i przyniósł to Sobór Watykański II zdecydowanie, więc to jest bardzo podobne do tego, co pastor mówi. No, oczywiście sakramentów u nas świeccy nie udzielają, to jest który sam sobie, małżonkowie sami sobie udzielają ślubu, ale prezbiter jest świadkiem naszym. Także bardzo, jak Kościół otworzył drzwi dla nas, dla głoszenia słowa, dla jakby wpuszczania całej Ewangelii do środowiska, w którym żyjemy, też takiej duszpasterskiej opieki możemy jako świeccy sprawować. Bardzo dużo funkcji świeccy mogą robić, liturgii też więcej rzeczy świeccy mogą robić, ale głównie ten dynamizm ewangelizacyjny, taki dynamizm głoszenia słowa i dynamizm formowania uczniów i kształtowania kolejnych pokoleń do tego, żeby Ewangelia była głoszona. Jestem pełen wdzięczności dla osób, które dzisiaj podzieliły się tym, co ich wiarą, przekonaniem i praktyką ich kościoła. Są to pani Anna Saj, pani Jolanta Szafańska, pani Anna Czerwacka i pastor Randy Hafer. Dziękuję.